Cześć, z tej strony Paweł Sala. Witam Was w kolejnym nagraniu mojego podcastu, wideokastu E-mail i marketing. Dzisiaj będziemy w sumie rozmawiać o czymś zupełnie innym, to znaczy nie będzie ani o mailach, ani o marketingu. Będzie o czymś, co jest teraz na topie, czyli o RODO, o zmianach prawnych, które wchodzą w zakresie ochrony danych osobowych. Zaprosiłem do rozmowy Agnieszkę Grzesiek z kancelarii Mailo i myślę, że wszystkich, którzy zajmują się zarówno marketingiem bezpośrednim, jak i e-mail marketingiem, temat zainteresuje, ponieważ 25 maja czekają nas duże zmiany i musimy się do nich dobrze wszyscy przygotować. Tak więc zapraszam Was do naszej rozmowy. Generalnie temat bardzo gorący, rok 2018, rok RODO. Natomiast no właśnie, co to RODO w ogóle jest? Czy mogłabyś wytłumaczyć? No tak, RODO to jest rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, które, jak powiedziałeś, wchodzi w przyszłym roku w życie. Wszystkie de facto firmy powinny się do niego dostosować w Polsce i w całej Unii Europejskiej. No i ono wprowadza nowe zasady, niektóre nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych, ale w większości, jakby w dużej części jest to samo, co było, tylko dostosowane do nowych realiów, nowych technologii, tak, i tego, co w ogóle się zadziało na rynku przetwarzania danych osobowych od poprzedniej regulacji, która była 20 lat temu. Natomiast mówisz nowe, bo gdzieś tak były takie artykuły, jak jeszcze RODO nie istniało, tylko każdy myślał, że to RODO będzie, bo były prace, że Snowden ujawnił pewne rzeczy i teraz będzie RODO takim batem na NSA i wszystkie inne agencje, które gdzieś tam będą przeglądać te dane, tudzież na złych marketerów, którzy też te dane wykorzystują w sposób nie okej. To o to chodzi, czy raczej tak po prostu uregulujemy to, będzie to jakoś uregulowane? Tak, jest kilka jakby aspektów, dlaczego to RODO w ogóle powstało i Unia Europejska je uchwaliła. Po pierwsze, tak jak wspomniałam, poprzednie przepisy są sprzed 20 lat, dokładnie z 97 roku. No i przez ten okres tak naprawdę ilość danych, które przetwarzamy, wszystkie firmy, internet, tak, rozwój internetu, to wszystko tak urosło, że te przepisy po prostu stare są już nieadekwatne do tego, co się rzeczywiście z danymi osobowymi dzieje. Po drugie, technologia poszła naprzód. Tamte stare przepisy w wielu przypadkach na przykład wymagały pisemnych, albo zawierania umowy pisemnej, albo udzielenia zgody pisemnej, no co w dzisiejszym świecie po prostu jest bardzo niepraktyczne, tak? Sam wiesz, że firmy takie jak twoja chcą zawierać umowy przez internet, zaakceptowanie regulaminu, tyle i mamy zawartą umowę, więc to częściowo dlatego powstało, żeby dostosować się do realiów. Te wycieki Snowdena no pewnie też się przyczyniły, ale to bardziej jest kwestia umowy pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. To już jakby stało się wcześniej. W zeszłym roku program Privacy Shield wszedł w życie i jakby to jest odrębna kwestia. Jak będziesz chciał, żebym to wytłumaczyła, to mogę. Natomiast główny cel RODO, który ja tak uważam, to jest takie ucywilizowanie po prostu stosunków pomiędzy osobami, ja ich nazywam delikwentami, tak? Delikwentami, którzy udostępniają swoje dane osobowe na różne cele, a administratorami, którzy te dane wykorzystują do jakichś celów. I dotychczas pewne rzeczy nie były uregulowane i dlatego była taka trochę wolna amerykanka, tak? I marketerzy bardzo dużo danych zbierali o nas, o użytkownikach, o delikwentach, bo po prostu nie było żadnych zakazów, tak? I to tak każdy robił, co chciał. Natomiast w pewnym momencie właśnie Unia stwierdziła, że no to tak nie może być, że ludzie nie wiedzą, co się z ich danymi dzieje i powinny być jasne, precyzyjne zasady, co można, czego nie można. I też jakby kolejną kwestią jest to, że pomimo, że była dyrektywa w Unii Europejskiej, to każdy kraj miał inne przepisy. I de facto ty, jak chciałeś zawrzeć umowę z jakimś podmiotem zagranicznym, nie wiem, z Francji, i chciałbyś sobie kupić jakąś usługę czy produkt, to nie wiedziałeś do końca, jakie przepisy się stosują, czy polskie, czy francuskie. No a teraz będą jednolite zasady w całej Unii Europejskiej. I nawet jeśli firma ma siedzibę poza Unią, w Stanach czy, nie wiem, w Chinach, to jeżeli przetwarza dane osobowe ludzi z Unii, to musi stosować te przepisy z Unii. Mówię, że będzie ucywilizowane i ujednolicone z punktu widzenia przedsiębiorcy / marketera, to dla takiego marketera co się najbardziej zmieni? Tak jakbyś
No. Wiesz co, takie podstawowe zasady się nie zmienią, bo podstawowe zasady przetwarzania zostają takie jak dawniej. To znaczy, jeżeli zawiera się umowę z kimś i na potrzeby wykonania tej umowy trzeba przetwarzać dane, no to to pozostaje bez zmian, nie trzeba żadnych dodatkowych zgód. Mówi się o tym, że RODO będzie wymagało zgody jakiejś bardziej takiej kwalifikowanej, skomplikowanej, bo RODO rzeczywiście wymienia, że jeżeli chcesz przetwarzać dane i potrzebujesz na to zgody delikwenta, to ta zgoda musi być jednoznaczna, konkretna, świadoma i dobrowolna. Tak, takie cztery przykłady. No ale to tak naprawdę jest to samo, co było wcześniej. Też nasz GIODO zawsze tłumaczył, że zgoda musi być konkretna i świadoma. Nie może być jakoś tak domniemana z innych czynności. Punkt 147 regulaminu mamy zgodę numer 1. Gdzieś tam ukryta. Tak, to nie uważało się tego za poprawną zgodę. I to będzie nadal tak samo. A nawet RODO wręcz ułatwia pewne rzeczy, bo RODO wprost mówi, że zgoda... w szczególności na przetwarzanie do celów marketingowych, nie musi być w formie takiego oświadczenia. Może być w formie jakiejś czynności. Czyli wcześniej mieliśmy tak, że musiało być napisane: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych i tam do celów wszystko wymienione po kolei. I najczęściej był checkbox, tak, że ja wyrażam zgodę jak kliknę, bo nie mogło być domyślnie to zaznaczone. A RODO mówi, że zgoda może być wyrażona przez samą czynność, tylko jeżeli ta czynność będzie jednoznaczna, tak, będzie można na 100% powiedzieć, że ktoś wyraził zgodę na konkretne rzeczy. No i tutaj typowy przykład jakby korzystny dla Twojej firmy, dla Ciebie, to jest właśnie wpisanie adresu e-mail w odpowiednie pole. I już samo wpisanie i kliknięcie tam zapisz, to będzie uważane za zgodę na przetwarzanie danych do tych celów, czyli do wysyłania newslettera, tak? Tylko jest jakby kwestia, co ty tam napiszesz. Jeżeli wyraźnie napiszesz, że tutaj hej, możesz się zapisać na newsletter, wpisz swoje imię i adres, no to będzie już wystarczające. Okej, a jeżeli na przykład, no bo dzisiaj newsletter to jest coś więcej, znaczy kiedyś było tak, że wysyłamy, zapisujesz się i dostajesz generyczną treść dla wszystkich taką samą. A załóżmy, że ktoś będzie chciał bardziej dostosowywać tą ofertę, w sensie w tym newsletterze, czyli będzie obserwował sobie, nie wiem, co klikasz, co otwierasz, co cię interesuje, czyli w jakiś sposób będzie analizował twoje zachowanie. Historię. Już jakby od momentu zapisania się na ten newsletter, to wtedy tą zgodę trzeba by gdzieś jeszcze, nie wiem, rozszerzyć, typu może nie w checkboxie, ale włożyć ją w treść maila potwierdzającego, że będziemy do celów marketingowych i tu jest nasza polityka prywatności, czy to byś zignorowała? Tak, tak. Generalnie RODO stawia, właśnie kładzie nacisk na przejrzystość i no na taką, tak jak powiedziałam, ucywilizowanie i wytłumaczenie. Tak, ja zapisując się na newsletter mam dokładnie wiedzieć, na co się zgadzam. Jeżeli ty chcesz polegać na tej zgodzie, że ja tylko wpisałam adres e-mail, to jakby po twojej stronie później, w razie jakiejś kontroli, będzie wykazanie, że ta moja zgoda była właśnie świadoma i dokładnie na to, co ty robisz z moimi danymi. I teraz musisz jakby pamiętać, że dane osobowe to jest nie tylko moje imię i właśnie adres e-mail, ale wszystkie rzeczy, które ty o mnie wiesz jako zidentyfikowanej osobie. Więc jeżeli ty śledzisz, że ja właśnie otwarłam tego a tego dnia o godzinie 20 i z tego wnioskujesz, że ja najczęściej właśnie korzystam z komputera o 20, więc kolejne maile też chcesz mi wysyłać o 20, a jeśli dodatkowo jeszcze tam zobaczyłeś, że ja czytam rzeczy związane z prawem, a z samochodami na przykład nie, tak? To wszystko są dane osobowe i ty w jakiś sposób powinieneś mi wytłumaczyć, że taką historię będziesz właśnie śledził i to też będziesz przetwarzał, no ale RODO nie mówi, w jakiej formie ty masz to zrobić, więc możesz w mailu potwierdzającym, możesz podlinkować politykę prywatności, tylko w takim gdzieś miejscu, że ja to na pewno zauważę, tak? A nie na dole strony, gdzieś tam po przewinięciu 5 ekranów. I prostym, jasnym językiem. Tak RODO wprost mówi, że wszelkie takie komunikaty mają być prostym językiem, zrozumiałym dla człowieka, który nie zna się ani na e-mail marketingu, ani w ogóle na marketingu, ani na prawie, ani na IT.
tak? Zwykły myślę, że za chwilę człowiek. Nagramy taki film i będzie cześć z tej strony Paweł, opowiem wam, jak działa system do e-mail marketingu i może to robimy. Być, może i to być. Wszystkim klientom chyba nie trzeba wysłać, żeby to umieścili gdzieś. Super, to super pomysł. Może być coś takiego, tak? Bo wtedy każdy to zrozumie. I chętniej też pewnie będzie to oglądał, niż czytał właśnie taką politykę prywatności z 5 stron. Powiedz mi, to skoro tutaj RODO nam troszkę ułatwi marketerom zbieranie tych zgód, czyli albo po prostu sama aktywność, albo nie wiem, włożymy tą zgodę już w treść maila potwierdzającego, które systemy wymuszają na ludziach, no też mamy w Polsce dwie mniej nowe ustawy w zakresie e-mail marketingu, czyli mamy ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną i mamy ustawę prawo telekomunikacyjne, która w ten czy inny sposób się odnosi do komunikacji. I tam te zgody dalej trzeba będzie zbierać, czy... To już powiem tak, jakby te ustawy no, nie przestaną obowiązywać, tak? Nadal te przepisy obowiązują i nadal potrzebna będzie zgoda na przesyłanie informacji handlowej, bo to jest ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. I nadal prawo telekomunikacyjne wymaga zgody na marketing bezpośredni za pomocą, no, nazwijmy to, urządzeń końcowych, tak jak mówi ta ustawa. I z prawa telekomunikacyjnego musisz rozróżnić jakby drogi, którymi ty ten marketing robisz. Po prostu, czy to jest e-mail marketing, czy to są SMS-y, czy ty dzwonisz. Na każdy taki rodzaj marketingu potrzebna jest osobna zgoda. Ale jeśli skupiamy się na e-mail marketingu, to według mnie te trzy zgody będzie można skumulować tak naprawdę w jedno, bo już dzisiaj właśnie ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną też mówi, że ta zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być poprzez czynność. I tam jest wprost powiedziane, na przykład poprzez udostępnienie adresu e-mail. Czyli tą pierwszą zgodę już masz poprzez wpisanie adresu w okienko. RODO powiedziałam, że też może być poprzez wpisanie w okienko, a zgoda z prawa telekomunikacyjnego, no to jakby musisz udowodnić, że ktoś się zgodził na marketing poprzez e-mail. Czyli jeśli wpisał adres w okienko, no to też się zgodził. Czyli potwierdził maila i jeszcze... Tak, czyli moim zdaniem te trzy zgody po prostu można skumulować w jedno, no i to jest jakby coś na plus, tak, w stosunku do poprzednich przepisów. Powiedz mi, Agnieszka, bo część naszych klientów ma zawsze taki dylemat, to znaczy ja jak jadę, nie wiem, na konferencję albo jadę na jakieś szkolenie, na uczelni opowiadam właśnie o zgodach jeszcze tych, które do tej pory obowiązują, no to zazwyczaj część osób czuje się taka skonfundowana, o kurczę, nie wiedzieliśmy. Co więcej, jak oni jeszcze zaczynają, okazuje się, że przede wszystkim operują w e-commerce, no to tam zazwyczaj zasłaniają się tym, że oni muszą zbierać zgód, no bo jak to jest nasz klient, no to to jest tak naprawdę marketing produktów własnych, do tego mamy klienta i zbieramy te dane dla potrzeb księgowych tak naprawdę, więc to jest wyłączenie z ustawy o ochronie danych osobowych. Natomiast potem zawsze pojawia się takie magiczne pytanie z sali, mniej więcej drugi, trzeci student, no dobra, ale mamy też dane do potrzeb związanych z wysyłką towaru. I teoretycznie część tych osób, które tam są studia podyplomowe, mówi, no ale na to już trzeba by pewnie oddzielną zgodę. Czy tutaj nie trzeba, bo to jest też takie, a pro, jak już jesteśmy przy tych zgodach, kurczę. Dobra, to ja już wytłumaczę. Nie, no zarówno obecna ustawa, jak i RODO mówi, że do celu wykonania umowy, jeżeli zbierasz dane i je przetwarzasz, wykorzystujesz, to nie potrzebujesz zgody. Czyli jeżeli ja mam e-commerce i sprzedałam buty, no to jakby jest oczywiste, że ktoś musi mi podać adres, gdzie ja te buty mam wysłać, tak? I na to nie potrzebuję zgody, bo to jest wykonanie umowy. Fakt, że ja przekazuję te dane kurierowi, czy tam innemu dostawcy tych paczek, ale mogę to zrobić, nie muszę się pytać o zgodę na przekazanie, bo to jest tak zwany procesor, tak? Czyli ja jako właściciel sklepu jestem administratorem, ja decyduję o tym, że wyślę te buty, ale jakby w tym zakresie podzlecam, powierzam przetwarzanie danych kurierowi czy firmie kurierskiej, aby ona te buty doręczyła. I nie jest potrzebna zgoda i właśnie to jest wręcz plaga w sklepach, że są te dodatkowe checkboxy, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych do celów realizacji zamówienia. To jest całkiem zbędne. Natomiast jeśli chodzi o marketing,
No to owszem, rzeczywiście marketing produktów własnych nie wymaga dodatkowej zgody, tylko pytanie, czy ty odebrałeś zgodę z tej innej ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, no bo jeżeli nie, to jak wyślesz e-maila reklamowego, no to ktoś może się sprzeciwić, bo on owszem zgodził się otrzymywać e-maile te transakcyjne, tak, że przyjęliśmy zamówienie, wysłaliśmy paczkę i tak dalej, ale nie już z kolejnymi promocjami, z kolejnymi ofertami, nie musiał się na to zgodzić. A robiłabyś tak, żebyś znowu tam te trzy checkboxy zrobiła, czy wprost nazwała, tak, chcę dostawać super oferty na newsletter i to poprzez czynność jakby będziemy już potem te wszystkie zgody domniemywać, czy raczej no. To tak bardziej to znaczy nie, no zobacz, jeżeli ktoś kupił te buty, to ja już samego tego faktu, że kupił, mogę te buty mu wysłać, mogę mu wysłać maile transakcyjne, natomiast dałabym dodatkowe jakieś miejsce, okienko, czy chcesz otrzymywać dalsze super oferty i tutaj już jakby wasza jest kreatywność marketerów, jak to zrobicie, tak? Bo RODO mówi, że nie musi to być checkbox. Możesz wymyślić sobie jakąś inną formę, fajny tekst, nawet filmik, tak jak właśnie wymyśliłeś, żeby zachęcić, ale żeby dał tą dodatkową zgodę na cele marketingowe drogą e-maila, tak? Też miałem teraz zajęcia na Koźmińskim i tam padło pytanie od studenta, na które nie za bardzo miałem odpowiedzieć, czy jeżeli ktoś ma, powiedzmy, fresh mail, dostał zgodę na wszystkie wysyłanie maili, nasi klienci nam wyrazili tę zgodę, czy ktoś zapisując się na newsletter fresh maila wyraził nam wszystkie zgody dotyczące komunikacji, no naszej tam o e-mail marketingu, ewentualnie jakiejś sprzedażowej, to czy jeżeli na przykład organizujemy, albo nawet nie my organizujemy, ktoś organizuje jakąś konferencję i prosi nas, że chciałby, żebyśmy wysłali do naszych klientów fresh maila informację o tej konferencji. Ja zazwyczaj wtedy mówię, no nie za bardzo, bo to nie jest nasz marketing i to nie są cele marketingowe nasze, no chyba, że nam dacie super rabat dla naszych klientów, to wtedy fresh mail jako tam patron może. Natomiast to jak wtedy byś... Tak, no to jakby dobrze powiedziałeś. Tak to jest, że... I obecna ustawa i RODO mówi, że zgoda musi być konkretna. Czyli to jakby prawnicy tłumaczą w ten sposób, że zazwyczaj dotyczy właściciela strony internetowej, no bo mówimy o takiej zgodzie internetowej, tak? Czy właściciela firmy. Ty się pytasz jako fresh mail, czy ja się zgadzam na twoje komunikaty marketingowe, tak z domysłu, tak? Natomiast jeśli chciałbyś do mnie wysyłać reklamy podmiotów trzecich, to musiałbyś też o to mnie zapytać. I nie wystarczy tutaj napisać i partnerów, tak? Tylko czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera od fresh maila i partnerów, bo to nie jest konkretne, bo ja nie wiem, kto jest twoim partnerem, czy ty mi później będziesz wysyłał reklamy wycieczek, książek, samochodów, czy Bóg wie czego. Niektórzy mówią, że to wręcz powinna być lista imienna, tak? Czy wymienienie firm. Ja bym aż tak daleko nie szła, tylko jakieś zakreślenie pewnych ram. Jeżeli na przykład prowadzisz serwis w ogóle o marketingu, tak, jakiś tam marketing internetowy.pl, tak, i ja się zapisuję na taki newsletter, no to jestem zainteresowana ogólnie newsami z branży marketingu, tak, więc wówczas mógłbyś, tak ja uważam, mógłbyś napisać, że newsletter od właściciela tej strony oraz z branży marketingowej, coś takiego, wiadomości z branży marketingowej. I wówczas uważam, że mógłbyś mi wysłać właśnie o konferencji marketingowej, o jakichś książkach marketingowych, o takich rzeczach, o szkoleniach, ale już nie, żebyś mi wysyłał właśnie oferty samochodów, czy wycieczek na Karaiby po prostu, nie? To myślę, że zmieni się za chwilę taki landscape polskich domów mediowych. Tak, i właśnie to, tak, to może być dosyć istotną zmianą, bo, no bo organy będą tego pilnowały. Tak, jest też zasada minimalizacji danych, o której jakby wcześniej nie wspomniałam, ale to jest dosyć ważna rzecz, na którą RODO kładzie nacisk, bo to też obowiązywało poprzednio, ale wydaje mi się, że teraz będzie dosyć mocno pilnowane przez przyszłego GIODO, który już się nie będzie nazywał GIODO, ale tak mówmy. To znaczy, że powinieneś zbierać i przetwarzać jak najmniej danych de facto. Tylko tyle, ile jest ci konieczne na cele, które określiłeś na początku, tak? I to dotyczy też czasu przetwarzania. To znaczy, jeżeli na przykład ja kupiłam właśnie te przysłowiowe buty,
i już więcej no, raczej ich nie kupię, to po pewnym czasie, zazwyczaj to się mówi, że okres przedawnienia roszczeń, te moje dane powinny być usunięte z twojej bazy, a nie, że ty trzymasz je przez 20 lat, no bo może ja za 15 lat kupię jeszcze kolejne buty i wówczas tobie będzie łatwiej, bo już moje dane będziesz miał. No tak nie powinno się robić, tylko cel i zakres niezbędny. I jakby to się łączy trochę z tym również i partnerów, czy ja mogę wysyłać komunikaty i od partnerów takich bardzo szeroko pojętych, no bo to nie, wtedy nie jest zgodne z tą zasadą minimalizacji danych, tak? Bo ja jednocześnie jakby, no może nie udostępniam, bo tym partnerom nie udostępniam mojej bazy, ale temu delikwentowi wysyłam po prostu, przetwarzam jego dane na inne cele, bo to są cele marketingowe partnerów, a nie moje. A zgoda była odebrana na moje tylko cele marketingowe. Teraz jeszcze jedną rzecz pomyślałem, że w sumie ja, jak dostaję jakieś maile takie reklamowe, to zazwyczaj sobie je kolekcjonuję, nigdy tam nie oznaczam zgłoś spam czy coś, tylko zawsze je trzymam, żeby mieć pakiet badawczy. Natomiast są pewne różnice, jeżeli jest firma bardzo taka legitna prawnie, no to tam ta stopka jest bardzo rozbudowana. Dlaczego dostajesz tego maila? Dostajesz go tam od firmy XYZ, bo zostawiłeś w takiej akcji maila i to jest nasz partner, myślimy, że to cię zainteresuje. By the way, właścicielem i administratorem jest, no i ta firma, która wysyła, jeszcze czasem nawet w nadawcy jest, także jest nazwa reklamodawcy / i nazwa właściciela bazy, tak żebym od początku wiedział co i jak, ale to są wyjątki. A raczej praktyką albo złą praktyką jest to, że zazwyczaj tam dostajesz maila od, niech to będzie, nie wiem, tam od jakiegoś Renault. Zastanawiasz się, kurczę, nie zapisałem się nigdy na newsletter Renault. W tej stopce jest tak enigmatycznie, albo w ogóle nie ma stopki, albo jest bardzo enigmatycznie napisane, kto to wysłał. I teraz zastanawiam się, no bo taki delikwent, jak go nazywasz, jak on się wkurzy, a RODO będzie za chwilę mówiło o konkretnych karach finansowych, których do tej pory nie było, czy sankcjach generalnie, to on może wtedy pójść do takiego Renault i poskarżyć się, skąd macie moje dane. No tak, nie? Tak, dokładnie. No, dokładnie będzie mógł złożyć skargę właśnie do przyszłego GIODO. No i GIODO będzie zobowiązany wszcząć kontrolę, tak? Sprawdzić jakby, halo Renault, dlaczego ty wysyłasz te maile? Pokaż, czy masz zgodę. No i wtedy Renault albo pokaże zgodę, wtedy wszystko będzie ok, albo pokaże zgodę tej innej firmy i okaże się, że tak naprawdę to nie pasuje do siebie, tak? Bo zgoda była właśnie dla jednej firmy, a są wysyłane maile od Renault. No i wówczas wejdzie możliwość tych wielkich kar, o których wszyscy... To bardziej Renault wtedy dostanie, czy ten, który wysłał fizycznie? Obie te firmy, oba te podmioty będą mogły dostać. Tak, bo są nawet takie już teraz orzeczenia, że ty jako administrator, jeżeli powierzyłeś bazę jakiemuś tam podmiotowi do realizacji telemarketingu, to tak naprawdę właśnie oba te podmioty odpowiadają i oba mogą dostać karę. Tutaj tak, żeby nie wspomnieliśmy o tych karach, te kary to 4% obrotu. 4% obrotu światowego danej firmy albo 10 milionów euro. Ale to są maksymalne kary, tak? A 10 czy 20? Tam jest powiedziane 10 takie podstawowe, a 20 w przypadku danych wrażliwych lub tam bardzo dużych naruszeń, tak? Czyli taka podstawa to jest 4% i 10 milionów euro. No to dalej większość firm pewnie nawet nie ma takiego obrotu. Tak, tak, to i tak jest dużo, natomiast praktyka dopiero GIODO pokaże, jakie w rzeczywistości będą te stawki, tak? Bo to tak można porównać trochę do dzisiejszych kar nakładanych przez UOKiK. Tam też są pewne widełki i maksymalnie jest 10% obrotu, ale nigdy się nie zdarzy, żeby UOKiK nałożył 10%, tylko zazwyczaj tak 2, 3, 1,5. Ale za spamowanie tam 4 miliony, ponad 4 miliony była kara. Tak, tak. No jeżeli już jest duża firma, typu duży telekom albo no jakaś taka duża firma, to oczywiście to już idzie w miliony złotych, nie? Więc w zależności od obrotów. No tam akurat telekom dostał. No, dlatego była taka duża ta kara. Także to jeszcze wyjdzie jakby w praniu, tak? GIODO zdecyduje. Bo przede wszystkim też powinien uczyć na początku, tak? Po wejściu w życie tych przepisów mi się wydaje, że GIODO powinien bardziej edukować
wydawać jakieś dobre kodeksy dobrych praktyk, tak, wskazówki, nawet tak deklarują teraz, że będzie jakiś taki kodeks dobrych praktyk wydany, a nie od razu nakładać najwyższe kary. No ale jakby nie możemy tego przewidzieć, tak? Znaczy to też tak jeszcze jak był stary GIODO, w sensie nie stary, stary minister Wiewiórkowski, kurczę, zawsze nazwisko mnie myli. Tam pamiętam, że i w IAB powstawało coś takiego jak kodeks dobrych praktyk, który miał być przez GIODO gdzieś tam przystemplowany, no i wtedy to byłoby coś, co by branżę internetową w jakiś tam sposób samoregulowało. Ale nie powstało, powstało to, nie? W końcu to zostało w końcu gdzieś tam na pracach zatrzymane i mam nadzieję, że teraz może uda się do tego wrócić, no bo to byłoby coś... Też mam nadzieję, bo właśnie RODO wprost mówi, że organy mogą coś takiego robić i że wręcz powinny. No bo trudno też wymagać, tak? Jeżeli są nowe przepisy i mówi się teraz wy wszystkie firmy macie się do tego dostosować, a tak naprawdę nie ma żadnych wskazówek jak to zrobić, tak? I każda firma weźmie innego prawnika, jeden prawnik powie tak, drugi inaczej, no to jest duże ryzyko, tak? Jeżeli właśnie ryzykuje się takimi karami, więc ja uważam, że powinny jakieś te kodeksy dobrych praktyk być. No, zwłaszcza, że potem jeszcze masz człowieka po stronie GIODO czy jak się to nowe GIODO będzie nazywać? PUODO, czyli PUODO. Prezes Urzędu Ochrony PUODO. Danych Osobowych. Tak, czyli będziemy mieć nowe PUODO i to PUODO będzie miało znowu iluś tych kontrolerów i każdy kontroler zapewne troszkę inaczej będzie interpretował sobie pewne rzeczy, więc to jest duże ryzyko dla nas. Agnieszka, bardzo często ludzie mówiąc o RODO czy myśląc o RODO podchodzą bardzo restrykcyjnie do tematów związanych z tym, z jakiego systemu powinni korzystać, nie tylko do e-mail marketingu, ale w ogóle do systemu, w którym będą przetwarzać swoje dane osobowe. Ja nie ukrywam, że my jako freshmen też często jak jeździmy na targi jakieś międzynarodowe, to też tam wpisujemy, że jesteśmy z firmą z Unii Europejskiej i wszystkie data center mamy w Unii Europejskiej i w ogóle jesteśmy bardziej RODO niż pewnie samo RODO jest, no bo to jest jakiś benefit dla marketerów i zresztą jest to jedna z pierwszych rzeczy, o które nas pytają. Natomiast powiedz mi, jak to tak naprawdę jest, czy jak to będzie tak naprawdę z tymi systemami, które są tworzone w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, tudzież w jakimś innym kraju poza Unią Europejską. Okej. No więc tak jak gdzieś tam wspomniałam na początku, RODO ma zastosowanie do ludzi, którzy są w Unii. Czyli jeżeli ty, nieważne gdzie masz siedzibę, ale wykorzystujesz system e-mail marketingowy ze Stanów, ale za jego pomocą przetwarzasz dane ludzi z Unii, to i tak musisz się dostosować do RODO, tak? Czyli nie ma jakiejś takiej furtki, że ja mam siedzibę w Hongkongu i używam amerykańskiego systemu, to mnie RODO nie interesuje. Nie, jeżeli kierujesz oferty do ludzi z Unii i ich dane przetwarzasz, no to musisz być zgodny z RODO, więc to jest jakby pierwsza podstawowa kwestia. A teraz jakby patrząc inaczej, mam polską firmą, ale chcę używać systemu e-mail marketingowego ze Stanów, no to możesz to robić. RODO jakby mówi, że jest to dozwolone, tylko musisz sprawdzić, czy ta firma stosuje standardy takie same jak w Unii. No i jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to akurat jest to uregulowane tą wspólną umową pomiędzy Unią a Stanami. Ta umowa się nazywa Privacy Shield. Jest taka lista, strona internetowa właśnie privacyshield.gov.com chyba, / no tak jak list. Wcześniej Safe Harbor było. Wcześniej było Safe Harbor, teraz się nazywa Privacy Shield i jeżeli znajdziesz tam firmę na tej liście, to jest tak zwana samocertyfikacja, samocertyfikacja, ale ona nie jest taka właśnie jak dawniej była przy Safe Harbor, że tylko ja ogłaszam, że spełniam te standardy, tylko już teraz amerykański urząd rzeczywiście sprawdza, tak? I ta certyfikacja jest taka trochę urzędowa, ta lista jest prowadzona przez urząd. Jeżeli tam widnieje taka firma, no to znaczy, że możesz jej zaufać, tak? Że ona rzeczywiście stosuje takie standardy jak w Unii Europejskiej. Ale to nie oznacza, że możesz jakby robić cokolwiek z tą firmą, tylko też obowiązuje cię ten wymóg, że musisz zawrzeć umowę z tą firmą na powierzenie przetwarzania danych osobowych i ta umowa powinna też spełniać standardy unijne, tak? Czyli z RODO. Czyli to nie może być jednostronicowa umowa, powierzam ci dane i tyle, oświadczenie i kropka, tylko już konkretne punkty, konkretne zasady, takie jak w Unii Europejskiej. I wtedy z takim podmiotem zagranicznym możesz współpracować, nie potrzebujesz na to zgody.
I to wszystko mówię jakby w kontekście Stanów Zjednoczonych, ale możemy sobie wyobrazić, że byłaby taka firma, nie wiem, z Afryki czy z Chin, tak? Gdzie już nie ma tego programu Privacy Shield, no to wówczas też będziesz mógł takiego systemu używać, ale albo jeśli użytkownicy wyrażą ci zgodę, albo właśnie zawrzesz z tą firmą umowę taką według tak zwanych klauzul modelowych, które Unia Europejska tam określiła w odpowiedniej decyzji. Tam jest taki wzór umowy na ponad 10 stron. Jeżeli zawrzesz taką umowę, no to mógłbyś nawet właśnie podmiotu chińskiego, czy afrykańskiego, czy jakiegoś innego używać. Natomiast potem, jak przyjdzie kiedyś kontrola, to nagle okazuje się, że byłoby fajnie, żeby ten podmiot, czy to chiński, czy z Afryki, czy amerykański, jeszcze spełniał rzeczywiście te standardy. Tak, tak, no bo sama umowa to jest taki wymóg formalny, ale tak naprawdę zawsze dojdzie w razie kontroli do tego takiego sprawdzam, tak? Okay. Sprawdzam naprawdę, czy ty przestrzegasz tych zasad. I właśnie w RODO jest rzeczywiście też o tyle zmiana, że ty jako administrator musisz dobrze wybrać procesora. I to jest twój obowiązek i nawet ty możesz za to ponosić odpowiedzialność. Nie możesz po prostu wziąć pierwszego lepszego z brzegu, tylko właśnie masz zadbać o to, żeby on spełniał standardy i odpowiednio zabezpieczał te dane. No więc w przypadku takiego chińskiego na przykład kontrahenta to może być ciężko ci sprawdzić, tak? Bo jeśli jesteś w Polsce i twój kontrahent jest w Polsce, no to możesz do niego pojechać, obejrzeć jego biuro, tak? Jakieś dokumenty, zapytać, a co wy tutaj robicie, a gdzie macie serwery. No a w przypadku chińskiego, no to trudno ci tak naprawdę sprawdzić. Zresztą powiem ci, że nawet w Polsce, ja kiedyś pamiętam, jedna firma bardzo głośno deklarowała, że posiadają serwery w najlepszym data center i to rzeczywiście jest bardzo dobry data center i że oni są bardzo zgodni z GIODO i w ogóle z wszystkimi standardami ISO, chociaż nic nie mieli u siebie wdrożonego. I pamiętam, jak pojechaliśmy obejrzeć sobie tam te serwery, a jednocześnie chcieliśmy tam obok postawić serwery Freshmaila, no i okazuje się, że wchodzimy do strefy bezpiecznej, no i tam sobie obejrzeliśmy, gdzie moglibyśmy postawić serwery Freshmailowe. Wychodzimy z tej strefy właśnie danych osobowych najbezpieczniejszej, no i patrzymy, dwie szafy stoją tamtej firmy, jeszcze ładnie opisane z zewnątrz. No i pytamy, czy tutaj, a czemu tutaj za tymi drzwiami pancernią, bo to jest już strefa bez tej podwyższonej ochrony. No i cóż z tego, że firma mówi głośno, deklarowała, jak te serwery leżały. Jeszcze były opisane tak, że jakby ktoś chciał tam zrobić kuku na takiej wycieczce, to pewnie bez większego problemu, chociaż pewnie by go tam zaraz położyli na glebę, ale coś jakby można było fizycznie dojść i dotknąć tych maszyn. Natomiast powiedz mi, bo ja ostatnio, no bo wcześniej wspominałaś o Privacy Shield, wcześniej było Safe Harbor, no to Safe Harbor gdzieś położył Max Schrems. Natomiast ostatnio taką plotkę słyszałem, nie wiem, czy to jest plotka, czy to jest prawda, że Max Schrems pozywa znowu to Privacy Shield. To Privacy Shield. Znaczy, wiesz co, w Privacy Shield zostało jakby już z góry określone tak, że te zasady są aktualne przez rok i po roku Unia razem ze Stanami sprawdzą, jak to działa i ewentualnie naniosą zmiany, tak, wprowadzą jakieś zmiany. I właśnie ten rok minął w lipcu, no i teraz były takie doniesienia, że pewne tam zmiany Komisja Europejska postuluje. Jeszcze nie słyszałam o tym, żeby Schrems zaskarżył rzeczywiście, chociaż gdzieś tam się odgrażał, że to zrobi. Może to taka była plotka. Może, okay. Tak, bo rzeczywiście jest tak, że trochę nadal to jest ten mechanizm właśnie samocertyfikacji i nadal chyba nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o te służby specjalne Stanów Zjednoczonych, bo to był główny zarzut, że nawet jeżeli firma deklaruje, że oni bardzo dbają o te dane, to i tak to NSA, czyli Agencja Rządowa Stanów Zjednoczonych, jak chce, to i tak wszystko podglądnie, tak? Tym bardziej, jak nie dotyczy to obywatela Stanów Zjednoczonych, to już w ogóle bez nakazu sądowego. No i jakby z tego, co wiem, to niewiele się zmieniło w tej kwestii, więc rzeczywiście nadal ten problem istnieje, czyli Schrems może ponownie to zaskarżyć, ale jeszcze tego nie zrobił. No i ryzyko istnieje. Zobaczymy, jak to się potoczy. To gdybyś miała tak naszym widzom powiedzieć, jak wybierasz narzędzie do, niekoniecznie do e-mail marketingu, bo wiemy, że wtedy trzeba wybrać Freshmaila. Natomiast jeżeli jakiekolwiek narzędzie typu CRM, typu gdziekolwiek będziemy przetwarzać dane osobowe, czy system księgowy, na co albo o co, na co zwrócić uwagę i o co zapytać takiego dostawcę, żeby czuć, że
rzeczywiście podejmujemy dobrą decyzję, za którą będziemy odpowiadać po 25 maja? No przede wszystkim pierwsze pytanie to powinno być o umowę powierzenia przetwarzania danych, bo jeżeli ktoś nie wie, o co ty go pytasz, jak zadajesz takie pytanie, no to już wiadomo, że on się nie zna na danych osobowych, tak nie przerobił tej lekcji. Bo de facto RODO będzie wymagało w każdym takim przypadku zawarcia umowy przetwarzania danych i nawet biura księgowe czy biura prawne, które dotychczas nie robiły, nie podpisywały takiej umowy, bo i tak my, czy właśnie księgowi, jesteśmy zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Jakby była taka klauzula w umowie i to wystarczało, no to teraz trzeba będzie troszkę przeformułować te umowy i już wprost powiedzieć, że to dotyczy też danych osobowych. Więc jeżeli taki księgowy tego zapytasz, czy oprócz umowy na usługi ma pan taką umowę, albo czy to jest wpisane w tą pierwszą umowę, a on powie w ogóle o co chodzi, no to jakby się sam dyskwalifikuje, tak? Więc to by było pierwsze pytanie. Jeżeli ktoś ma umowę, no to musisz jakby ją przeczytać i porównać sobie, czy spełnia te wymogi z RODO, bo RODO wskazuje więcej jakby punktów. Dawniej tych punktów było mniej, teraz tam jest więcej, na przykład musi być zgoda na podprocesorów. Gdyby, no powiedzmy, że Freshmail zawiera umowę z moją kancelarią, powinno być właśnie tam zawarte określenia o danych osobowych, a ja powierzam, no nie wiem, komuś, kto tłumaczy, tak, czyli tłumaczowi jakieś wasze dokumenty, gdzie są dane osobowe. No to dotychczas nie musiałam mieć zgody specjalnej na powierzenie tłumaczowi, a teraz my będziemy musieli już albo z góry określić, że ty się na to zgadzasz, na konkretnego tłumacza, albo że się ogólnie zgadzasz na tłumaczy, tak? Więc to jest jakby dodatkowy punkt, którego dawniej nie było. I jeszcze kilka takich punktów jest. Tutaj jakby no, nie jest miejsce, żeby to wszystko tłumaczyć, ale trzeba po prostu popatrzeć na tą umowę i sobie ją porównać z przepisami, czy to spełnia wymogi RODO. No a trzecia rzecz to zapytać o te takie faktyczne zasady ochrony danych osobowych, że ty mój księgowy, czy ty mój prawniku, czy ty mój systemie e-mail marketingowy, właśnie co ty robisz, jak ty zabezpieczasz te dane, gdzie masz te serwery, czy masz własne serwery, czy masz w chmurze, nie wiem, czy masz wręcz zamykane biuro, czy ci tam sprzątaczki chodzą po godzinach i mają dostęp do wszystkiego, nie? Takie już praktyczne rzeczy dotyczące zabezpieczeń, w zależności od tej firmy, o której mówimy. Agnieszka, wspominałaś wcześniej o tych zgodach, które będą trochę łatwiejsze do zdobywania przez marketera po 25 maja przyszłego roku. Nagrywamy to jeszcze w 2017. W każdym razie powiedz mi proszę, jeżeli taki marketer do tej pory zbierał swoje zbiory zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, zgodnie zbierał wszystkie inne zgody wynikające nie wiem, z prawa telekomunikacyjnego, z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czy on po 25 maja musi się czegoś obawiać, no poza tym, że musi mieć system, który spełnia wymogi RODO, ale nie wiem, czy musi te zgody raz jeszcze powtórnie zebrać, czy co on w ogóle powinien zrobić? Nie musi zgód zbierać ponownie, pod warunkiem, że właśnie te poprzednie zebrał w sposób prawidłowy. I jakby RODO mówi, że to muszą być zgody zgodne z RODO, ale tak jak powiedziałam wcześniej, te zasady odbierania zgody są tak naprawdę takie same, jak były wcześniej. Czyli musi sprawdzić, czy miał tą zgodę rzeczywiście świadomą, wyraźną, konkretną. I jakby z praktyki wiem, że największym problemem jest ta konkretność, bo wiesz, praktyki takie, jak często spotykamy, że jest tylko napis, czy chcesz pobrać e-book, nie wiem, 10 zasad e-mail marketingu właśnie, wpisz adres e-mail i kliknij, no to nie jest jednoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych i na przetwarzanie danych osobowych, bo było pytanie do mnie, czy chcesz pobrać e-book. No to ja tak chcę pobrać e-book i tylko w tym celu podaję adres e-mail. Tak więc te wszystkie zgody będą de facto nieważne i trzeba by je zebrać od nowa, chyba że gdzieś tam jeszcze dalej był jakiś mechanizm, na przykład w mailu potwierdzający. Dobra, tak? A będzie można dalej, bo to jest tak, że musi być dobrowolna, tak? Wspominałaś o tym wcześniej. Natomiast do tej pory wiem, że wielu marketerów, my zresztą też stosowaliśmy metodę pod tytułem dajemy ci coś za darmo i twoje dane są twoją walutą. Tak. Typu dostaniesz tego e-booka, ale rzeczywiście musisz wyrazić nam full zgody. Oczywiście zawsze możesz je cofnąć minutę później, ale na ten moment
musisz zrobić wszystko, jakby musisz na wszystkie te checkboxy zaznaczyć, to dalej będzie funkcjonować? Czy... Tak, tak. Nie jest wykluczone, że dajesz coś pod warunkiem udostępnienia danych osobowych. Nadal dane są walutą i zresztą właśnie po to RODO też zostało uchwalone, że tak się stało, tak, że dane dzisiaj są najcenniejszą walutą. Bo pieniądze to sobie możesz pozyskać z różnych źródeł, a wiedzę o użytkownikach mozolnie musisz zbierać. Więc jak najbardziej to będzie dalej możliwe i legalne, tylko musisz wprost o tym powiedzieć. Tak? Ta zasada czytelności, rzetelności, przejrzystości, żeby ktoś wiedział, komu udostępnia te dane i na jakie cele. Tak? W ogóle tak się zastanawiam, że może teraz jest ten moment, kiedy część marketerów jeszcze przed wejściem RODO powinna gdzieś troszkę doinformować swoich użytkowników, jak te dane będą wykorzystywane, czy na co oni je zbierali, czy... Tak, tak, jest taka możliwość. Ja tak niektórym klientom zalecam, jak zauważyłam właśnie, że coś było nie tak, to mówię, teraz macie jeszcze kilka miesięcy, wyślijcie do swojej bazy takie maile, wręcz jakby nawet można się powołać na RODO, tak? Słuchajcie, dostosowujemy się do RODO, prosimy, kliknijcie nam jeszcze raz zgodę. Ale już tutaj właśnie piszemy coś więcej niż poprzednio zrobiliśmy, bo poprzednio gdzieś tam jakiś błąd był, jakiejś informacji zabrakło. No i jak najbardziej można to zrobić jeszcze teraz. Okej. Okay. Znaczy generalnie to tak chyba nawet szybciej, znaczy może inaczej, lepiej robić to teraz, no bo jeżeli nagle 25 czy 24 maja wszyscy się zorientują i nagle polscy internauci dostaną wysyp zapytań, by the way, od jutra wchodzi RODO, daj nam jeszcze raz zgodę, to raczej to... Serwery nie wytrzymają. Serwery nie wytrzymają, ludzie nie wytrzymają i generalnie wszystko się położy. Natomiast tak sobie teraz myślę dla tych, którzy by chcieli zrobić coś takiego, przecież można spokojnie zrobić taką jedną kampanię, zobaczyć ci, co otworzą i klikną super, ci, co nie otworzą, stworzyć z tego oddzielny segment, no i tak powiedzmy raz w miesiącu im gdzieś tam machać tym, tą rączką machać, weź nam wyraź te wszystkie dodatki. Tak, albo coś im zaoferować, nie? Tym, którzy nie klikną za pierwszym razem, no to dajemy jakiś rabat czy coś tam jeszcze, ale prosimy cię, potwierdź nam, czy chcesz czytać nasze maile, tak? Czy chcesz od nas informacje dostawać. To taki protip, bo to teraz tak modnie, protip. Użyjcie słowa przepraszam i napiszcie jako osoba fizyczna z danej firmy, wtedy ten open rate zazwyczaj idzie maksymalnie do góry. Tak. Przepraszam, obiecuję poprawę, bo wchodzi RODO. No mieliśmy taki przykład, to chyba na którejś konferencji pokazywałem. Mieliśmy grupę subskrybentów we Freshmailu, którzy nie otwierali od nas maili w ciągu ostatnich tam 6 miesięcy. Analizowaliśmy, zerowa otwieralność. I Aleksandra, która u nas odpowiada za komunikację newsletterową, napisała maila od Ola z Freshmaila. Przepraszam. I tyle. Nic więcej. W treści był brzydki, mam na myśli brzydki, nie graficzny, tylko taki prosty, tekstowy mail. Najmocniej przepraszam cię za to, że piszę nudne newslettery, bo ich po prostu nie czytasz, więc jeśli ich nie chcesz czytać, to tu się możesz wypisać. A jeśli chcesz je czytać, to wiesz, możesz napisać mi, co by cię interesowało. I o dziwo ludzie... którzy w ogóle wcześniej nie otwierali od nas maili, tam chyba 17% jednak otworzyło. Co więcej, zaczęli odpisywać. Nie, Ola, robisz super robotę. Ostatnio nie mam czasu. Z tego co wiem, ktoś tam wysłał jakieś czekoladki czy coś takiego. Łącznie z tym, że ja dostałem kilka maili pod tytułem ty Paweł, nie zwalniaj Oli, ona świetne maile do nas pisze. Więc, no jest super. Więc to... Wiesz, to tutaj jakby możemy jeszcze o dwóch rzeczach wspomnieć, bo powiedziałeś, że jak nie chcesz czytać, to zawsze możesz się wypisać, tak? I to też jest dobra praktyka teraz, ale RODO wprost mówi, że cofnięcie zgody powinno być tak samo proste jak wyrażenie. Więc o to też marketerzy muszą zadbać i to jest właśnie fajna rzecz, że w każdym mailu powinien być ten link rezygnacji, ale nie jakimiś małymi szarymi literkami na samym końcu, który ciężko znaleźć, tylko właśnie widoczny. No bo z tego co ja wiem, jakimś tam supermarketerem nie jestem, ale no, chcemy dostawać to, co nas interesuje, tak? Więc jeżeli się nawet zapisaliśmy po to tylko, żeby dostać ten jakiś prezent, ale de facto nie chcemy tego czytać, no to lepiej zrezygnować, wypisać się z bazy i też dla ciebie to będzie lepsze, bo nie będziesz płacił za liczbę użytkowników. To jest jedno z martwych plus filtry antyspamowe, które też teraz coraz częściej się skupiają nie na tym, co wysyłasz, tylko jak ludzie na to reagują. Więc jak widzą, że masz dużo martwych dusz w swojej bazie, znaczy, że twoje maile są nudne, być może to jest spam, albo być może trzeba bardziej uważnie na ciebie popatrzeć i wtedy ta dostarczalność jest trudniejsza. Jak masz
mniejszą bazę, ale bardziej reaktywnych ludzi, no to filtry się bardziej cieszą, no bo wysyłasz to, co ludzie chcą naprawdę, naprawdę czytać. I to się zgadza z tą zasadą rzetelności i szczerości, nie? Czyli tak naprawdę to prawo, które wchodzi, tak jak ty mówiłeś na jednej z konferencji, że jakby jest zgodne z dobrymi praktykami marketingu, które już są obecnie, no bo chętniej będziemy czytać maile od ludzi, którzy są wobec nas szczerzy, tłumaczą nam, tak, i chcą być fair po prostu w stosunku do nas. No, i RODO to nakazuje właśnie. I mówią prostym językiem. I właśnie być może wreszcie to, co my jako branża od lat mówimy, że tak się robi, potem nagle nie okazuje. Idziemy do jakiejś dużej firmy, w tej dużej firmie jest duży dział prawny i ten dział prawny mówi, no dobra, ale to wy tutaj krępujecie nam ruchy, bo chcecie jakieś inne dziwne rzeczy, a prawo nam na pewne rzeczy pozwala wprost. No więc właśnie ja osobiście się cieszę, że właśnie będzie RODO, że ten link rezygnacji będzie wprost wpisany, znaczy nie wprost, ale będzie można to wprost zinterpretować, że ten link rezygnacji musi być i super. Znaczy mnie osobiście RODO cieszy, abstrahując od tego, że trzeba będzie dużo papierów nowych podpisać z każdym klientem, to poza tym to mnie absolutnie cieszy. Cieszę się też, że będzie można to zrobić w wersji elektronicznej, więc... Tak, to jest kolejne ułatwienie, że umowa właśnie powierzenia, przetwarzania danych nie będzie musiała być pisemna, tylko będzie mogła być elektroniczna. Więc ja osobiście się bardzo cieszę. Natomiast powiedz mi, bo często jak czytałem artykuły dotyczące wejścia RODO, no to tam część ekspertów mówi, że ten obowiązek informacyjny zostaje bardzo rozbudowany i będzie trzeba dużo więcej szczegółowych informacji odnośnie swojego obecnego ABI-a, przyszłego inspektora ochrony danych osobowych. JODO. Skróty niesamowite. W każdym razie możesz nam coś więcej powiedzieć o tym, jak te obowiązki... Obowiązek informacyjny, tak. No rzeczywiście tak jest, że teraz obowiązek informacyjny to są de facto trzy zdania. Musisz powiedzieć, kto jest administratorem, na jakie cele dane będą przetwarzane i poinformować o tym, że właśnie przysługuje prawo do wycofania zgody, do sprzeciwu, czy tam do zmiany swoich danych, jeżeli w jakiś sposób uległy zmianie. A RODO tę listę wydłuża. Tych punktów będzie więcej, bo między innymi będzie trzeba właśnie podać, jeżeli będziesz miał inspektora ochrony danych, to jakieś namiary na niego. Ale jak mail, telefon? Właśnie to nie jest doprecyzowane. Ja uważam, jakby tutaj się opieram na interpretacjach jeszcze mądrzejszych prawników ode mnie, tam jest powiedziane dane kontaktowe, czyli to nie musi być imię i nazwisko zawsze. Może być taki adres mailowy typu IOD, czyli Inspektor Ochrony Danych, @freshmail.pl i według mnie to też będzie ok, tak? Czyli musi być kontakt. Powinien może też być telefon, no bo może ktoś chce zadzwonić, ale nie musi być imienia i nazwiska. A jak chcesz, no to możesz podać imię i nazwisko. Trzeba też będzie powiedzieć o przewidywanym czasie przetwarzania danych i to jest jakby może sprawiać trudności, no ale to też nie musi być konkretna data, tylko akurat w przypadku e-mail marketingu, no to się napisze do czasu wycofania zgody, tak? Czy do czasu wypisania się zgody. To może trzeba do tego podejść z humorem i napisać do końca twojego życia, bo tak ciekawe maile będziemy do ciebie wysyłać. Czy to może niekoniecznie? No, nie wiem, czy jakby jak przyjdzie ten półodo na kontrolę, to czy będzie miał takie poczucie humoru jak ty, więc jakby to trzeba wyważyć, tak? Ale do czasu wypisania się z listy według mnie będzie dobre, a w przypadku sklepów e-commerce, no to do czasu przedawnienia się roszczeń z naszej wzajemnej umowy sprzedaży, tak? Czyli to będzie tam 3 albo 10 lat w zależności od umowy. Jakie kolejne rzeczy? Właśnie trzeba będzie poinformować też o tym, jeżeli chciałbyś powierzać te dane właśnie podmiotowi poza Unią, to będziesz musiał o tym poinformować. Nie musisz uzyskiwać zgody, nie w każdym przypadku, ale informacja będzie musiała być. I też będzie musiała być informacja o profilowaniu. Jeżeli będzie przez ciebie stosowane, no to też powinieneś poinformować, co dokładnie, bo profilowanie to jest też szerokie pojęcie. Też ludzkimi słowami, tak? Nie, że na przykład musisz cały algorytm tam wypisać i w sposób jakiś taki techniczny to opisać, ale no takie najprostsze właśnie w twoim przypadku, jeżeli śledzisz tą historię e-maili i później dopasowujesz kolejne newslettery do moich zainteresowań, no to właśnie powinieneś napisać w tej takiej stopce informacyjnej, że
Śledzimy historię tego, co ty czytasz i na tej podstawie proponujemy ci treści, które uważamy, że ci się podobają. Tak? Okej. Okay. A wtedy muszę mieć politykę prywatności dodatkowo jeszcze gdzieś tam na stronie? Czy to nie, nie, nie. Polityka w ogóle nie jest obowiązkowa. Ani teraz, ani nie będzie później, ale możesz właśnie ten obowiązek informacyjny możesz spełnić w polityce prywatności. Czyli możesz wkleić maila, że tutaj wszelkie informacje na temat tego, jakie dane o tobie przetwarzamy i w jaki sposób, tak? Albo że wymagane prawem informacje, ale wyraźny link i każdy, kto chce, może na to wejść i przeczytać, tak? To mogło będzie być spełnione w taki sposób, albo zawarte w mailu tym potwierdzającym, albo jeszcze w jakiś inny sposób. Ważne, żebyś ty dał tą informację. Okej. Okay. A powiedz mi, wspomniałaś o profilowaniu. Ma takie profilowanie dotyczące tam, czytasz książki prawnicze, więc pewnie to cię interesuje, nie czytasz książek beletrystyki albo o samochodach, no to tego ci nie wysyłam, to jest w miarę proste. Natomiast dzisiaj, może nawet nie dzisiaj, tylko od jakiegoś czasu istnieje technologicznie bardzo prosty sposób analizowania użytkownika, no bo jeżeli ja mam twój adres mailowy, to ten adres, jeśli bym się zapytał Facebooka, co wie o tobie jako o Agnieszce, to on tam ma 50 tysięcy zmiennych przypisaną do ciebie jako do użytkownika. Oczywiście samo wgranie adresu mailowego do Facebooka może być trochę nielegalne, ale to już sobie Facebook też ograł metodą taką, że nie wgrywasz tam adresu mailowego, tylko ten adres jest haszowany, szyfrowany na poziomie twojego komputera, wgrywasz tą szyfrowaną informację. Jeśli ta szyfrowana informacja, ten hasz jest tam identyfikowalny, to potem ci zwraca do tego hasza, czyli nie do danych osobowych, serię różnego rodzaju cech. No a potem po stronie już twojego komputera następuje zwizualizowanie tych cech, tak? Czyli mamy, nie wiem, Facebooka, mamy z Twittera, możemy wyciągnąć sobie, czy ty dzisiaj masz dobry humor, czy zły humor. Tam są takie, w zależności od tego, jakie tweety piszesz. I teraz, jeżeli byśmy chcieli wykorzystywać takie dane do profilowania, tak? Czyli ja bym chciał nie tylko wiedzieć, że interesujesz się książkami prawniczymi, a nie samochodowymi, ale chciałbym przy okazji wiedzieć, że jesteś kobietą na przykład, bo to mi Facebook powie, albo że jesteś kobietą w danym wieku, albo że masz dzieci, bo tak, a z jakiego miasta. Czyli zarówno te dane takie bardzo demograficzne, jak i takie już troszkę bardziej, nie nazwałbym ich psychologicznymi, ale takimi, nazwijmy to, behawioralnymi, tak? To będzie można robić, czy będzie zgodę na to oddzielną? Czy no, trzeba będzie mieć zgodę i tutaj jakby jest pytanie, jak Facebook się dostosuje do tych wymogów RODO, bo na razie oni milczą, chociaż słyszałam, że pewne kroki podejmują, na przykład z tą transparentnością reklam, tak? Że podobno będzie w ten sposób, że jak ja zobaczę jakąś reklamę na Facebooku, to będę mogła kliknąć i dowiedzieć się, dlaczego ją widzę, i to już ze wszelkimi szczegółami, bo teraz tam jest też taka opcja, ale tam jest bardzo mało rzeczy, no bo nie wiem, bo jesteś kobietą właśnie, a reklamodawca targetował do kobiet, ale tam podobno będzie o wiele, wiele więcej tych szczegółów. No i tak naprawdę nie wiem, jak Facebook właśnie to narzędzie będzie legalizował, ale tak patrząc według zasad RODO, no to powinna być zgoda użytkowników na przekazywanie tych danych, które Facebook o mnie ma, do kogoś innego. W regulaminie, no pewnie to teraz jest zawarte w regulaminie, ale właśnie problem jest taki, że RODO mówi, że ta zgoda ma być świadoma i konkretna. A kto czyta cały regulamin Facebooka i doczyta się tam właśnie wszelkich szczegółów? No nikt, nie? Tak naprawdę nikt, więc no, Facebook będzie musiał się w jakiś sposób do tego dostosować. Okej, okay. A powiedz mi, bo teraz mam jeszcze, no bo to jest jakby jeden sposób do profilowania, tak? Czyli ja mam twój adres mailowy, jakiś inny serwis ma twój adres mailowy, zbiera o tobie dodatkowe dane i ja je mogę w sposób bezpośredni lub pośredni nabyć. To znaczy albo mi wyświetlą reklamę, albo mi cię scharakteryzują bardzo ogólnie, albo mi dadzą fizycznie dane, w oparciu o które ja mogę sobie sam proces profilowania zrobić. Natomiast jest też, no dzisiaj jak wchodzisz na stronę, akceptujesz tam politykę cookiesów, tak? Której też nikt nie czyta, mamy cookiesy. No i teraz wyobraźmy sobie, że jesteś nowym użytkownikiem mojej strony, wchodzisz na moją stronę, akceptujesz tego cookiesa, dostajesz tego cookiesa i ten cookies śledzi, no może nie ciebie, bo
niby nie ciebie, ale twoją użytkownika, twoją przeglądarkę internetową i zbiera, buduje profil, jakie treści cię interesują. W pewnym momencie, powiedzmy po kilku dniach, ty zostawisz mi swoje dane osobowe, zapiszesz się na newsletter. I zapisując się na newsletter, wyrazisz mi te wszystkie zgody, które są wymagane. I teraz pytanie brzmi, czy ja mogę wykorzystać przeszłą wiedzę wynikającą z tego cookiesa do przyszłych działań e-mail marketingowych, czy powinienem od tego momentu dopiero zacząć parować twoje działania i na mailu, i na tym cookiesie na stronie? Ale na stronie, ja byłam na twojej stronie. Na mojej stronie byłaś. Bo wcześniej mówiłeś o jakby pozyskiwaniu... To zaraz do tego dojdziemy, okay. Bo jeszcze można wziąć ze stron trzecich, tak. Na razie mówimy tylko w ramach naszej strony. Tak, ja powiem jakby na dzień dzisiejszy, według mnie, możesz wykorzystać te dane z cookiesów, które były na twojej stronie, tak? Bo jakby no, wyraziłam ci zgodę, że możesz te cookiesy śledzić, tak? A później zapisuję się na newsletter, tylko właśnie pytanie, jak ty mnie zapytasz, to powinieneś chyba tą zgodę tak trochę szerzej opisać, tak? Bo jeśli ty tylko zapytasz mnie, czy mogę wykorzystywać twój adres e-mail w celu wysyłania newslettera, no to tak jak mówiłam wcześniej, to będzie trochę za mało, bo ty robisz więcej, nie tylko wykorzystujesz mój adres e-mail, ale masz o mnie tyle danych, nie? Więc powinieneś to szerzej mnie zapytać przy tym zapisie do newslettera. I wtedy będzie ok. Natomiast jest jeszcze taka kwestia, że jest procedowane teraz w Unii Europejskiej, tam w parlamencie i w komisji, inne jeszcze rozporządzenie, które się nazywa e-privacy. I jakby w zamierzeniach Unii Europejskiej ono ma wejść w tym samym czasie, czyli w maju 2018 roku. Wydaje się, że to jest nierealny termin, no ale może tak się zdarzyć, a może na przykład w lipcu, czyli dwa miesiące później. I to rozporządzenie będzie szczegółowo określało zasady właśnie cookiesów, metadanych, no tak jak nazwa mówi, e-privacy, tak? Czyli tych rzeczy, które firmy marketingowe zbierają i śledzą, twierdząc, że to nie są dane osobowe, tak? Czyli jest użytkownik, ja nie wiem kto, tylko użytkownik i tam są tworzone profile tych użytkowników i to na dzień dzisiejszy jest nieuregulowane. Czasem nie podpada pod dane osobowe, no bo właśnie wy mówicie, że to jest tylko jakiś numerek, tak, którego ja nie znam imienia i nazwiska. I to rozporządzenie, no dopiero zobaczymy, jakie zasady wprowadzi. Będzie temat do następnej rozmowy. Tak, no możemy następną rozmowę na ten temat przeprowadzić. A jeszcze wspomniałeś o tym kupowaniu, tak? Kupowaniu informacji od podmiotów trzecich, no to jakby tu jest ta sama zasada co Facebook, tak? Jeżeli ten podmiot zbierał dane i miał zgodę na sprzedaż, no to okej. Okay. Ale pytanie, czy uzyskał tą zgodę na sprzedaż tych danych? No dobra, no to ostatnia rzecz z tym profilowaniem, bo to są takie... oglądasz książki prawnicze, więc raczej interesujesz się książkami prawniczymi. Natomiast no istnieją od dawna algorytmy, a przy dzisiejszej mocy obliczeniowej to jest już bardzo proste, w sensie bardzo dostępne, gdzie ja bazując na przykład twojej historii zakupów kosmetyków, jestem w stanie określić, czy jesteś w ciąży, czy nie jesteś w ciąży. I w oparciu o to, to jest case tam z 2000 roku, czy z 2001, gdzie zanim dziewczyna się zorientowała, że jest w ciąży, to już system wiedział, że jest w ciąży i zaczął odpowiednie reklamy serwować. No i teraz, ja kiedyś słyszałem takie określenie risky processing i nie wiem, czy to w końcu weszło do RODO, czy nie, czyli wykorzystanie danych, twoich danych plus metod matematyczną, statystyczną, ekonometryczną i tam dowolną nazwę sobie wstawmy, po to, żeby przewidzieć twoje przyszłe zachowania albo przewidzieć twój przyszły... Czyli predykcyjne. Predykcyjne, tak. Ten profil predykcyjny. No to nie jest wprost w RODO powiedziane, czy ten profil predykcyjny wchodzi, ale ogólnie jest definicja profilowania jako właśnie automatycznych jakichś schematów, automatycznych procesów, że z jednych cech właśnie ty wnioskujesz o drugich, czyli to, co powiedziałeś. Tak jak ja kosmetyki kupuję, to algorytm decyduje, że jestem w ciąży i wyświetla mi reklamy produktów ciążowych. To jest właśnie profilowanie, czyli to jest uregulowane w RODO, ale tylko w takim zakresie, bo jest powiedziane tak, że zakazane jest podejmowanie automatycznych decyzji na podstawie profilowania, które wywołują skutki prawne lub inne podobne skutki. To jest mega skomplikowana definicja, tak? Ale masz tam kilka elementów. Profilowanie to jakby sobie powiedzieliśmy, co to jest. Wnioskowanie o jednych cechach z drugich. I samo to profilowanie nie jest zakazane,
tylko musisz o nim informować, ale to jest jakby odrębna. I na podstawie profilowania ty podejmujesz automatyczne decyzje. Mhm. Czyli ten przykład z wyświetlaniem reklam produktów ciążowych to jest automatyczny, tak. No bo mechanizm o tym decyduje, tak? Ale jakby jest kolejna rzecz, czy to wywołuje skutki prawne albo inne podobne skutki? No i ja bym tutaj powiedziała, że chyba nie, bo tak, skutki prawne to jest, jeżeli no jakaś się nawiązuje relacja prawna pomiędzy nami, czyli na przykład jest zawierana umowa, albo ja ci odmawiam zawarcia umowy, albo wpływa to na treść umowy. I jako takie typowe przykłady się podaje scoring banku, gdzie też automatycznie są przetwarzane dane o mnie, co ja tam kupowałam, czy spłacałam w terminie, czy nie, ile mam lat, właśnie gdzie mieszkam i tak dalej. I na tej podstawie automatycznie bank mówi, że mi udzieli kredytu albo nie. To jest taka decyzja podejmowana automatycznie na podstawie profilowania i wywołuje skutek prawny, bo albo mogę zawrzeć kredyt, albo nie mogę. Albo na przykład składki ubezpieczeniowe, gdzie też mechanizm tak samo działający wylicza wysokość składki. No to wpływa na treść umowy pomiędzy nami. I takie rzeczy będą zakazane, chyba że będzie odebrana zgoda użytkownika, albo będzie to niezbędne do wykonania umowy. Albo inny przykład to są ubezpieczyciele, którzy automatycznie generowana jest wysokość składki w zależności tam od różnych czynników. I to też wtedy jest skutek prawny, no bo wpływa na treść umowy, czy ja będę płacić 500 zł czy 1000 zł składki ubezpieczeniowej. A jeśli chodzi o marketing, no to czyli wyświetlanie jakiegoś rodzaju reklam, to według mnie to nie jest skutek prawny, no bo tylko ja decyduję o tym, czy wyświetlić reklamę zielonej koszulki czy czerwonej na podstawie preferencji, które gdzieś tam zostały przeanalizowane. To nie jest skutek prawny, ani inny istotny, podobny skutek. Tutaj tylko musisz pamiętać, żeby ta reklama nie prowadziła w jakiś sposób do dyskryminacji. A jak będą rabaty? Bo na przykład te algorytmy bardzo dobrze przyznają rabaty. Czyli jak ktoś kupuje u nas często i my wiemy, że kupuje często, to jesteśmy w stanie mu... Jest dużo bardziej prawdopodobne, że jak pokażemy mu dobrze dobrany produkt, to on go kupi za 100% ceny. A z drugiej strony, jak wiemy, że osoby kupują rzadko, to potrzebują dużej zachęty marketingowej, czyli potrzebują dużego rabatu. Czyli znowu analizujemy sobie, co kupowały, wyświetlamy ten sam produkt, ale przez to, że Agnieszka nie kupowałaś nic przez pół roku, to na te buty dostaniesz minus 20%. I to jest coś, co marketerzy robią od lat, za pomocą Excela, co prawda. I nie jest to zautomatyzowane, no ale dzisiaj technologia pozwala już tutaj z automatu. No to może podpadać pod ten skutek prawny, bo ty wprost jakby regulujesz cenę w ten sposób. Ja chciałam powiedzieć o innym przykładzie, gdzie jest serwis noclegowy, gdzie rezerwujesz noclegi, tak, w hotelach. I właśnie w tym samym hotelu, w ten sam dzień, ten sam pokój, w zależności od różnych tam czynników, czy jestem nowym użytkownikiem, czy starym, czy coś wcześniej zarezerwowałam, może mieć inną cenę. No i to właśnie jest ten skutek prawny, czyli tego nie będzie można automatycznie robić, więc z tymi rabatami no to może też być takie sporne, ale no nie wiem, może się pojawi jakaś właśnie interpretacja GIODO na ten temat, która to wyjaśni. Czy to jest już ta istotna sytuacja, tak, o którą trzeba pytać i uzyskiwać zgody? Razem z Agnieszką przygotowaliśmy fajną infografikę, to znaczy kancelaria Mailo i FreshMail, więc jakbyście chcieli ją zobaczyć, nie takie rodostraszne, jak je malują, zapraszam Was na freshmail.pl/RODO. Zresztą będzie link pod tym nagraniem. Agnieszka, gdyby ludzie chcieli się z Tobą skontaktować, to w jaki sposób najlepiej? No prosty adres mailowy agnieszka.grzesiek@mailo.pl. W tym poradniku, o którym mówi Paweł, też są moje namiary. A w poradniku on ma tytuł 10 mitów o RODO. 10 mitów, właśnie, kurczę. Więc właśnie tam możecie sobie przeczytać takie częste hasła, tak, które gdzieś już w internecie się pojawiały, które niekoniecznie są prawdziwe i jakby ja mam na ten temat inną opinię, o tym możecie przeczytać. Okej, super. Agnieszka, bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Do usłyszenia i zobaczenia następnym razem. O profilowaniu będzie. O e-privacy. O e-privacy. Dzięki bardzo również. Dzięki.